Państwu, otwieram 26. sesję Rady Miejskiej w Ostródzie. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność naszych dzisiejszych obrad. Nieobecna jest pani radna Barbara Ławnicka, która wcześniej zgłaszała swoją nieobecność, usprawiedliwiła się, jest na urlopie. Także na 21 jest 20 obecnych, 20 radnych. Na sekretarza dzisiejszych obrad powołuję panią Maję Makarę Chorostowską. Serdecznie witam na dzisiejszym posiedzeniu Rady Radnych pana burmistrza, pana Henryka Samborskiego, nasz audyt. Witam naczelników wydziałów, media, mieszkańców Ostródy, grupę Inicjatywa. Pana sekretarza Urzędu Miasta serdecznie wszystkich witam. Przechodzimy do kolejnego punktu, ewentualne zmiany porządku obrad. Czy są jakieś głosy? Proszę radny Kierozalski. Ja mam dwie propozycje, może nawet trzy. Szanowni Państwo, proponuję, jako że będziemy mieli sprawy związane z budżetem, z wieloletnią prognozą finansową, które będą skutkowały zarówno w tym budżecie, jak i przyszłym, chcielibyśmy, żeby zaproponować taką oto zmianę, żeby informacja pana burmistrza dotycząca sytuacji finansowej miasta była przedłożona przed tymi uchwałami. Czyli w punkcie piątym. Chciałbym również, jako że to jest pan przewodniczący był uprzejmy powitać grupę przedsiębiorców Stowarzyszenia Inicjatywa. Swojego czasu przedłożyła wnioski o wycofanie uchwał w sprawie przystąpienia 131-132 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieścia Ostródy. Gospodarka, Komisja Rozwoju Gospodarki Komunalnej, którą mam zaszczyt przewodniczyć, podjęła uchwałę i jako, że ma inicjatywę uchwałodawczą, chcę przedłożyć za zgodą pana burmistrza, bo to jest za rada, która została powołana na wniosek pana burmistrza, tak? Także chyba musi wyrazić zgodę, żeby to wprowadzić do porządku obrad. Wprowadzić projekt uchwały, dwóch uchwał, w punkcie 11 i 12 uchwał o uchyleniu tychże uchwał wcześniejszych. To jest drugi wniosek. I trzeci wniosek to chciałbym, żebyśmy w sprawach wolnych wniosków, interpelacjach i zapytaniach radnych podjęli dyskusję na temat sytuacji w spółek miejskich ze szczególnym uwzględnieniem żeglugi. Szczególnym uwzględnieniem żeglugi ze względu na bulwersujące sytuacje, które tam mają miejsce. I to by był taki trzeci wniosek. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo proszę pana burmistrza o odniesienie się do propozycji radnego Kierozalskiego. Zgodnie z sugestią z Komisji Budżetu i Finansów, która się odbyła godzinę przed, oczywiście jestem też za tym, żeby ten punkt o sytuacji finansowej przenieść na punkt piąty i żeby przedstawiciel stowarzyszenia, które wykonało audyt, bo to się nierozerwalnie z tym wiąże, przedstawił sytuację finansową w gminie miejskiej Ostróda. Co do drugiego wniosku, nie wyrażam zgody ze względu na to, że dziś byli kolejni jak gdyby zainteresowani w tej sprawie i prosiłbym tutaj panią naczelnik Trzcińską o króciutkie wyjaśnienie. Dlaczego tak? Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym, tak jak już pan burmistrz wspomniał, zgłosiły się do pana burmistrza i tutaj do mojego wydziału przedstawiciele firmy SKG Spółka Cywilna oraz przedsiębiorstwo piekarnicze-cukiernicze Patryk. To są firmy, które sąsiadują, a także jeszcze przedstawiciele hotelu obok sąsiadującego z terenem, gdzie jest obecnie młyn. I ci państwo, ponieważ wcześniej składali wniosek o zmianę planu,
miejscowego, przyszli z zapytaniem, co się dzieje, dlaczego też te plany mają być, bo usłyszeli o wczorajszej komisji, o tym, że taka sytuacja ma miejsce, jaka w tej chwili jest. W związku z tym przyszli z zapytaniem i z prośbą, żeby również mogli oni swój głos wyrazić w tej sprawie, ewentualnie dać czas im na wypowiedzenie się w tej sprawie, ponieważ oni składali wniosek i oni są, nie wyobrażają sobie, że w ich imieniu występuje ktoś, kto zgłasza inną formę wniosku, tak, za ich plecami i w ich imieniu. Państwo też tłumaczą sytuację, jaka w tej chwili jest, tym, że pani właścicielka firmy Delikates wcześniej zapoczątkowała wprowadzenie mieszkaniówki na ten teren, tak, terenów mieszkaniowych na ten teren, co skutkuje tym, że oni w chwili obecnej muszą przenieść swoją produkcję i swoje zakłady z uwagi na skargi mieszkańców, które tam w kierunku do nich są kierowane, ponieważ jedna z firm prowadzi działalność spawalniczo-konstrukcyjną, tak to mogę określić mniej więcej, druga firma to piekarnia. I w związku z tym stwierdzili, lepiej dla nich jest, dla ich firmy, jedna zatrudnia ponad 30 osób, druga zatrudnia też kilkanaście, lepiej dla ich firm jest skierowanie, przeniesienie tej produkcji nie z centrum miasta w inne dla nich dogodne miejsce. I w związku z tym też te manewry i te ruchy, żeby jak już została wprowadzona mieszkaniówka, żeby to kontynuować, tym bardziej zostało podjęte studium, uchwała o studium, o wprowadzeniu nowego studium w lutym tego roku, co sprzyjało podjęciu im takiej decyzji ważnej dla własnego rozwoju dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego też tytułu tu pan burmistrz podjął decyzję o tym, żeby nie wprowadzać na posiedzenie rady tych punktów. Radny Kierozalski, proszę bardzo. Że to jest wniosek formalny, jak przypomnę, że komisja ma, tak i tak będziemy o tym musieli dyskutować, prawda? Chciałem pana burmistrza zapytać, kiedy będzie następna sesja i czy do tego powodu, z tego powodu nie trzeba będzie zwoływać sesji nadzwyczajnej, bo ja nazbieram głosy na to, żeby była sesja nadzwyczajna w tym temacie. Także może jednak spuścić to dzisiaj na sesję, przegłosować w ten czy w inny sposób, żeby była sytuacja jasna. Bo przedłużamy czas. Jest inicjatywa uchwałodawcza komisji, i ona musi zostać w jakiś tam sposób załatwiona. Ta sytuacja, bo jeżeli teraz pójdziecie państwo w zmianę planu, a te uchwały jednak przejdą, będzie problem. Także myślę, że powinniśmy to załatwić dzisiaj albo w najbliższym czasie. Bo tak czy inaczej tą sprawę trzeba rozwiązać. Albo wóz, albo przewóz. Nie ma sensu jej przedłużać. Proszę, radny Stasiulewicz. Ja myślę, że podstawą działań Rady jest to, żeby tworzyć dobre prawo. Nie na chybcika i nie na kolanie, bo widzimy, że komisja podparła się jakąś opinią dwóch czy trzech czy grupy mieszkańców, a są inni, którzy też mają prawo do wyrażenia swojej opinii. W związku z tym no, należałoby zawiesić tą Radę i poprosić tych państwa i przedyskutować, bo tak to podejmowanie uchwał w tej materii w taki sposób będzie niestosowne. Myślę, że to powinno się zostać przeniesione na komisję, zostać omówione i na następnej sesji przegłosowane. No, tak odnoszę takie wrażenie, że tak powinno być. Dziękuję. Proszę o głos radny Gutaczewski, a potem radny Kierozalski. Ja w kwestii formalnej, panie przewodniczący, szanowna Rado, szanowni goście. Z całym szacunkiem odnoszę się do słów kolegi Grzegorza Kierozalskiego, on jest dla mnie starszym kolegą i powiedzmy często czerpię z jego pracy jakieś tam natchnienie. Chociażby w tej kwestii, dajcie mi dokończyć państwo, chociażby w tej kwestii, że należy być uczciwym, reprezentować wszystkich mieszkańców, a nie tylko jedną grupę. Tymczasem ze zdumieniem dowiaduję się dzisiaj z ust pana Grzegorza, że chce wprowadzić projekt uchwały, o którym ja w ogóle nie wiem. Ja nie wiem, co to jest za projekt uchwały. Ja wolałbym, żeby to zostało przepuszczone przez wszystkie komisje i wtedy dopiero moglibyśmy podejmować sensowne uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panowie, zacznę biblijnie. Belkę wokół widzicie, a źdźbła nie. Przypomnę jedną rzecz, panowie, co do belki. Ja nie chcę panu przewodniczącemu Stasiewiczowi przypominać trybu uchwalenia budżetu miasta na rok 2012. Skutków tego dla miasta, sposobu i trybu. Ja nie chcę tutaj też robić nowym władzom kłopotu, mówiąc, że dzisiaj na chybcika większość komisji zapoznała się z sytuacją, która będzie skutkowała
w jakiś tam sposób rzutowała na budżet na lata przyszłe. Chodzi o uchwałę o zmianie budżetu i WPF. Ja przypomnę, że pismo tego stowarzyszenia krążyło tutaj już ho, ho, jak nie ze trzy, jak nie cztery miesiące. O ile, proszę mnie poprawić, o ile. Także pozbądźcie się panowie takich drobnych złośliwości. Ja nie rozstrzygam, czy to jest dobre rozwiązanie, czy złe. Wykonuję swoje obowiązki jako przewodniczącego komisji. Czterech głosowało za, przeciw nikogo nie było, jedna osoba się wstrzymała. I to jest mój obowiązek, żeby ten projekt uchwały zgłosić. Ja zgłaszam. Nie, jak wszyscy państwo zauważyli, nie wspieram go ani w ten, ani w inny sposób. Wykonuję swoje obowiązki. Powstrzymajcie się od drobnych złośliwości, bo nie warto. Proszę jeszcze radny Stasiulewicz. To ja ad vocem. Gdyby tryb uchwalania budżetu na rok 2012 był niewłaściwy, to ten budżet byłby nieuchwalony. Jeżeli został uchwalony, to znaczy zachowano wszystkie procedury zgodnie z prawem. I to jest mój komentarz. Proszę bardzo. Przypomnę panom tylko tyle, że na hura podjęliście uchwałę o na przykład tym, że będziemy mieli z dochodów z sprzedaży majątku 4 miliony bodajże 600, a na dzisiaj jest bodajże 1 200 000. Co było oczywistym, że tak będzie. Że na hura zapomnieliście panowie, że jest stadion za 1 000 000 złotych i tak dalej, i tak dalej. Te dziesiątki rzeczy mógłbym to wyciągać, ale ja nie chcę tego wyciągać. Także dajmy sobie na spokój już. To ja już skoro po kolei, nie chcę wyciągnąć, ale wyciągnął, to ja powiem tak, że jeżeli chodzi o tą inwestycję na 3 maja, niezwykle rozbuchaną, to ja wtedy mówiłem, że ta inwestycja, nasz klub, pogrąży miasto, tak rozbudowana. Nie chodzi o zasadność inwestycji, ale tak rozbudowana. I wtedy pan głosował za. I teraz pan mówi o stadionie. No ludzie święci, no troszkę pokory. Nie, ja muszę to sprostować. Jest pewien, ja bym prosił teraz panią Jolę o research tych wszystkich protokołów. Panowie powtarzacie wielokrotnie nieprawdziwą informację. Jeżeli państwo, panowie, znajdziecie moje głosowanie za 32 milionami na stadion, to stawiam wam dolary przeciwko waszym śliwkom. Znajdźcie to i nie wprowadzajcie opinii publicznej w błąd. Nie szukajcie winnych tam, gdzie sami zawiniliście. Chciałem przypomnieć, że dyskutujemy nad ewentualnymi zmianami do porządku obrad. Chciał głos zabrać, poproszę, pana sekretarza. Szanowni państwo, postaram się, jeżeli mogę, zastąpić przynajmniej na chwilę radcę prawnego. Tylko czytam to, co mówi artykuł 20 ustęp 4 ustawy o samorządzie. Do zmiany porządku obrad sesji zwanej w trybie tym dzisiejszym stosuje się przepis ustęp 1a mówiący, że Rada może zmienić porządek obrad, ale pod warunkiem, że uzyskana zostanie zgoda wnioskodawcy. W tym przypadku pan burmistrz stwierdził, że nie wyraża zgody i cała dyskusja, która już teraz się toczy, uważam, że powinna odbywać się w punkcie wolne wnioski, zapytania, interpelacje radnych. Pan burmistrz stwierdził, że nie wyraża zgody jako wnioskodawcy, w związku z tym sugeruje, aby zgłaszać kolejne ewentualne wnioski do zmiany porządku obrad, ale inne. Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Punkt 11. Informacja burmistrza miasta Ostródy robi się punktem numer 5. Punkt numer 6, 7, punkt numer 7, 8 i tak dalej. Nie. Proszę bardzo. Radny Kierozalski zgłaszał wniosek również o punkt 3, tak, dotyczący spółek. I w związku z tym, czy wyraża pan burmistrz zgodę, żeby wprowadzić to, tak? Czyli w wolnych wnioskach, informacjach, interpelacjach wprowadzamy również to, co sugeruję. Czyli punkt 11, jak już wspomniałem, przenosimy na punkt 5.
Panie sekretarzu, czy to musimy przegłosować? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za proponowanym porządkiem obrad? Oczywiście, za zmianę. Proszę, kto jest za zmianą? Osiemnaście za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jeszcze raz, kto się wstrzymał? Dwa, czyli głosami 18 za, przy dwóch wstrzymujących się przyjęto porządek obrad. Przystępujemy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 25 sesji Rady Miejskiej w Ostródzie. Czy są uwagi? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z 25 sesji Rady Miejskiej? Osiemnaście za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa głosy, czyli 18 za, przy dwóch wstrzymujących został przyjęty protokół 25 sesji Rady Miejskiej. I przystępujemy do punktu 5. Informacja burmistrza miasta Ostródy, osoby pełniącej funkcję organu gminy na podstawie artykułu 67 ustawy 4 ustawy o referendum lokalnym na temat sytuacji finansowej gminy miejskiej Ostróda oraz prac burmistrza pomiędzy sesjami miejskimi. Proszę bardzo, panie burmistrz. Proszę państwa, jak wszyscy wiecie, 2 lipca podjąłem decyzję o przeprowadzeniu w samorządzie miejskim Ostródy audytu zewnętrznego. Przeprowadzało go Stowarzyszenie Skarbników Województwa Warmińsko-Mazurskiego i uważam, że najwłaściwszym będzie, jeżeli przedstawiciel, pan prezes stowarzyszenia przedstawi to, co jakby streści to, co w tym audycie jest, jednocześnie z tymi zawartymi postulatami w tym punkcie. I potem ja przedstawię tą bieżące sprawy, które działy się między sesjami. Także panie Henryku, proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja bym prosił pana przewodniczącego i i panów radnych o to, żeby odstąpić od zasady z szacunkiem, który posiadam dla organu uchwałodawczego. Macie inne zasady. Ja niejednokrotnie występowałem na posiedzeniach rady i zawsze po prostu głos w dyskusji czy głos formalny przedstawiałem na stojąco i chciałbym, żebyście państwo na to wyrazili zgodę. Dziękuję bardzo. Więc szanowni państwo, panie przewodniczący, panie, panowie radni, zaproszeni goście. Tak jak pan... Może do mównicy będzie wygodniej, tak? Tutaj, tak, bo tu jest, akurat można sobie to położyć na mównicy, wszystkie materiały i będzie dużo wygodniej. Przepraszam jeszcze raz za to, że panie przewodniczący, panie, panowie radni, żebyście wyrazili zgodę. Tak jak powiedziałem, mam ogromny szacunek do Wysokiej Rady, nie tylko w mieście Ostróda, ale generalnie co do zasady. Jest to organ wewnętrzny, prawa, który państwo stanowicie, odpowiadacie za przepisy, które tworzycie, odpowiadacie za tworzony budżet i odpowiadacie za jego
sprawozdanie, czyli również odpowiadacie, co się robi w tym mieście. Tak to ogólnie. Może kilka zdań na komisji mówiłem, przedstawiałem się, ale oficjalnie powiem Państwu, że no trochę już lat przeżyłem, trochę doświadczenia posiadam, cały czas pracuję od początku, od 76 roku, najpierw w administracji państwowej, no na zawsze na stanowiskach kierowniczych pracowałem, w stanie wojennym nawet pełniłem funkcję naczelnika gminy w Rozogach, następnie no różne inne funkcje publiczne pełniłem, pracowałem, byłem naczelnikiem gminy przez 8 lat, pracowałem w Regionalnej Izbie Obrachunkowej przez 8 lat, byłem skarbnikiem powiatu szczecińskiego przez 10 lat, aktualnie jestem pracownikiem Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych, pracuję jako audytor. I pan burmistrz miasta Ostródy poprosił stowarzyszenie, tak jak wskazał, o dokonanie pewnej analizy sytuacji finansowej, jaka w mieście, w budżecie miasta Ostródy występuje. No i w związku z tym, że stowarzyszenie jest po to właśnie, żeby takie rzeczy wykonywała, jest według statutu nakierowana na pomoc w rozwoju demokracji lokalnej w naszym regionie. To czynimy i w związku z tym nie mogliśmy powiedzieć nie. I dlatego też przystąpiliśmy niezwłocznie do pracy. Ta praca no, była po prostu niełatwa, tak? Trzeba było dużo różnych analiz dokonać, żeby dowiedzieć się o pewnych sytuacjach, które mają wpływ na to, co Państwo w tej chwili, co wspólnie po prostu mamy. Odnośnie mówię cały czas sytuacji finansowej gminy. Analiza dotyczyła przede wszystkim tak wyniku finansowego roku 2011. Od tego zaczęliśmy, tak, i również należności i zobowiązań tego roku, no i głównie budżetu tego roku 2012 i sytuacji finansowej w okresach sprawozdawczych tego roku. I panie przewodniczący, panie, panowie radni, analiza sprawozdawcza na koniec 2011 roku już była trudna dla naszego budżetu, a to spowodowało, żeście w roku ubiegłym bardzo dużo trudnych zadań wykonywali i chyba trochę za dużo na wasze państwa możliwości. Z szacunkiem dla tutaj no, tego, co było podejmowane. Te inwestycje, które zostały wykonane, po prostu spowodowały pewne przesilenie, ja to tak nazywam. Nie będę tu odnosił się, bo żeście Państwo zdecydowali w pośredni czy bezpośredni sposób, żeby te zadania wykonać, czy one są zadaniem właściwym, czy mniej właściwym, ale one są. I teraz należy patrzeć pod innym kątem. Pod kątem takim, że my to mamy. A jeżeli mamy, to jest nasze bogactwo. A jeżeli tak, to jak i co zrobić? I zgadzam się tu z panem radnym, że pewne przepisy wewnętrzne powinniście jako Wysoka Rada tutaj ustanowić po to, żeby przeorganizować w ogóle funkcjonowanie samorządu. Po to, żeby no, te bogactwo, które żeście wspólnie, nie było to też łatwe, tak? Wytworzyli tutaj w Ostródzie, żeby wykorzystać dla dobra wszystkich mieszkańców wspólnoty samorządowej miasta Ostródy. I to jest chyba najważniejsze, tak? Żeby, bo nie celem jest, czy było wybudowanie pięknego stadionu w Ostródzie, tak? Bo to nie było celem. Celem jest teraz jego funkcjonowanie i funkcjonowanie przez okres 5 lat w taki sposób,
żeby przynosiły przychody na pokrycie kosztów, bo dochodów, no ta inwestycja przez 5 lat zgodnie z projektem, z projektami regionalnych programów operacyjnych dochodu przynosić nie może. I tutaj trzeba pewnego wysiłku dużo włożyć, żeby no taki sposób funkcjonowania wytworzyć, żeby to zadziałało. Podobnie za amfiteatrem, podobnie z inną bardzo piękną infrastrukturą, która w mieście Ostróda istnieje. To jest prawda. To jest prawda i jeżeli by ktoś mówił inaczej, to by dla tej wspólnoty mógł zrobić krzywdę. Nie wolno po prostu tego mówić, bo jest fakt. Nie dyskutujmy już, czy to stadion powinien być mniejszy, większy. Mamy go, taki mamy i teraz nie ma mowy, żebyśmy go przebudowali, zmienili. Po prostu szkoda czasu na ten temat. Musimy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób ten stadion zagospodarować. Moim zdaniem i zdaniem audytorów, którzy nad tym się zastanawiali, to jest nie tylko sprawa miasta, bo takich stadionów pięknych w regionie Warmii i Mazur nie jest dużo. Chyba jest jedyny, tak, jak się my, tak, w takim zakresie, tak? Może Olsztyn ma zbliżony, ale nie takiego nie ma. W związku z tym jest to sprawa również regionu, tak? Regionu Warmii i Mazur po to, żeby no, przestawić pewne rzeczy na to, żeby ten stadion został wykorzystywany w tym celu, do którego został wybudowany, tak? Nie zastanawialiśmy się zazwyczaj przed budową, tylko zastanawialiśmy się, żeby tam go wybudować, tak? To był błąd, ale to nie tylko państwa błąd, bo generalnie, tak, jak te RPO, regionalny program się pojawił, operacyjny, no to wszystko się wpisywało do studium wykonalności po to, żeby dostać trzy punkty więcej, po to, żeby uzyskać w ogóle zadanie. Takie były praktyki. Teraz wiemy, że to były praktyki błędne, tak? Że nie wolno było, czy nie wolno tu akurat na tym stadionie tego żeście nie zrobili, ale wiele samorządów tak się po prostu dało nabrać, że zobowiązali się zatrudniać, tak, w urzędzie pracowników poprzez, żeby utrzymać rezultaty, tak, czy produkty przez okres tych pięciu lat. To było nieporozumienie, tego robić nie powinno się, tak? Nie, w ogóle trudno było wyjaśnić, że każdy projekt nie może przynosić dochodu, tak? Jeżeli dochodu, to uważano, że w ogóle nic tam robić nie można, tak? Że to gmina ma gdzieś drzewo tam pieniężne, tak, i będzie zrywała, i będzie utrzymywała, ktoś przyjedzie i będzie po prostu wykonywał swoje rzeczy i swoje czynności. Muszą być przychody na pokrycie kosztów i dlatego też zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie w studium wykonalności, żeby w przyszłości był przedsiębiorca, operator zewnętrzny, który będzie myślał o tym, żeby zatrudnić może nie tylko 5, tak, który w tym projekcie są, ale może nawet 20, jeżeli się da, tak, bo nie wolno zarabiać, osiągać dochodu, ale przychody można posiadać, tak, na pokrycie kosztów. Jeżeli będzie więcej ludzi zatrudnianych, no to większe mogą być przychody, bo koszty będą zrównane z tymi przychodami. Także tak na początek. I sytuacja finansowa jest spowodowana tym, że w roku 2011 budżet miasta Ostródy ze względu na te inwestycje, tak, stadion 30 tam kilka milionów, amfiteatr i jeszcze inwestycje drogowe, tak, spowodowały to, że dużo otrzymaliście jako miasto środków zewnętrznych, tak, około ponad 30 milionów. Jest to znacząca kwota dla budżetu miasta. I budżet po stronie dochodów, przychodów czy kosztów równoważył się kwotą 138 milionów. Do tego musieliście zabezpieczyć środki własne, tak zwany wkład własny do realizacji zadań. I generalnie ze względu na wydatki bieżące,
tak, dość, no może nie wysokie, ale w stosunku do przychodów na te wydatki to po prostu wysokie, tak, nie mieliście z czego tego wkładu własnego zabezpieczyć. Trzeba było zaciągnąć dług publiczny i no po prostu zaciągnęliśmy 20 milionów złotych i na koniec roku 2011 ten dług publiczny stanowił 49 milionów, no ponad prawie 50 milionów złotych. I w stosunku do kwoty przychodów czy dochodów, tak, jaka wynosiła 138 milionów, była to kwota bezpieczna w roku ubiegłym, tak, bo to stanowiło niecałe 40% długu publicznego na koniec roku. Ale już w ubiegłym roku zaczęły źle spływać dochody na wydatki bieżące. I na koniec roku pozostały zobowiązania tylko z dostawcami i odbiorcami cirka 1,5 miliona złotych. Takie zobowiązania zgodnie z prawem z artykułem 264 ustawy o finansach publicznych powinni być zgłoszone dla Wysokiej Rady i powinni być przeniesione ewentualnie do wydatków niewygasających. One znikły, tak, bo budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków. Skoro zostało zobowiązanie niezapłacone, wydatek wygasł i nie został zaplanowany w tym roku. I jeżeli nie zaplanowany, to znaczy, że on tyczy tego roku. Tak to się miało w stosunku do przewozów miejskich, gdzie została kwota zgodnie z planem, tak? Nie przekraczała zgodnie z planem. Spółka Żegluga Ostrucka wystawiła faktury na 170 tysięcy złotych i w ubiegłym roku ta kwota nie została zapłacona i to spowodowało już wydatek ponad plan, który państwo, Wysoka Rada w budżecie na 2012 rok zgodnie z informacjami, tak, uzyskanymi i od pracowników, tak, i przeanalizowaniem budżetu Wysoka Rada nie uwzględniła. Podobnie drugi bardzo ważny, tak, społecznie dla miasta Ostródy, społecznie zadania publiczne, to jest Mabak. Też nie zapłacono wszystkich zobowiązań, faktury pozostały z 2011 roku i to też spowodowało podobną sytuację. Czyli około 4 milionów złotych pozostało łącznie niezapłaconych z ubiegłego roku, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne należne dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z podatkami od pracowników, zaliczkami na podatek dochodowy. Tutaj myślę od pracowników i to spowodowało już te pierwsze początki. Następna sytuacja to mieliśmy, tak jak powiedziałem, budżet 138 milionów. Wysoka Rada, podjąc uchwałę 30, zaplanowała w budżecie na 2012 rok 100 niecałe 3 miliony, tak, po stronie przychodów, dochodów, kosztów czy wydatków. I to co spowodowało? Spowodowało to, że dług publiczny został 50 milionów, ale spadły dochody i spowodowały podniesienie w sposób znaczący wskaźnika długu publicznego z tych 30%, o którym Wysokiej Radzie powiedziałem, do już prawie 50%, tak, wskaźnik. Już na sam początek wskaźnik wzrósł. I Wysoka Rada również zaplanowała, tu pani skarbnik ma tą uchwałę wieloletniej prognozie finansowej, że na rok 2013 budżet miasta Ostródy będzie stanowił cirka 86 milionów po stronie właśnie przychodów i już nie będę powtarzał, również wydatków, tak? I to spowoduje ogromne trudności z opracowaniem budżetu na 2013 rok, no bo wiemy, że jest przepis, że są określone wskaźniki, których przekroczyć nie można, tak, i nie Wysoka Rada do ewentualnie, jak nie zachowa wskaźników, do takiego no, projektu budżetu uzyska pan burmistrz oczywiście, który będzie opracowywał,
projekt budżetu, uzyska negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i trzeba będzie najpierw spłacić kredyt, pomimo że ten kredyt zgodnie z umowami zawartymi z bankami nie wymaga jej spłaty. I to powoduje dalsze konsekwencje, dalsze trudności finansowe. Ale tak jak powiedziałem, czy wskazałem Państwu na komisji, że problemem tutaj w mieście Ostróda to co do zasady nie jest problem inwestycji. Bo mamy dwie rzeczy, tak, w każdym budżecie. Wydatki majątkowe tak zwane i wydatki bieżące. Tak, te wydatki majątkowe mają wpływ oczywiście na zwiększenie długu publicznego. To jest oczywiste, tak, bo po to są banki, żeby pożyczały. Ale również musimy wiedzieć, że w przyszłości ten dług publiczny musimy spłacać. I dlatego też inwestowanie, jeżeli zainwestowaliśmy i mamy inwestycje, które od razu nie dadzą nam przychodu na spłatę tychże zobowiązań, to będziemy musieli zacisnąć pasa i te zobowiązania spłacać. W związku z tym jest sytuacja taka, że obowiązkowo muszą być ograniczone wydatki bieżące. Innej drogi po prostu nie ma. I to nie będzie łatwa sprawa. Mówię o tym publicznie, tak, Państwu. I to nas czeka, jeżeli do tego się nie podejdzie w sposób racjonalny. Ja nie mówię tutaj, że od jutra trzeba podejmować jakieś drastyczne decyzje, ale trzeba od jutra zacząć pracować nad projektem budżetu na rok 2013 i trzeba rozpocząć bardzo szeroką dyskusję wśród nie tylko państwa radnych, ale wśród mieszkańców, wśród ludzi, którzy są członkami wspólnoty samorządowej i będą o tym wiedzieli, będą podpowiadali, jak te trudności przezwyciężyć, żeby nie trzeba było doprowadzać do tworzenia programu naprawczego, o czym tu pan radny na komisji wskazał, bo to byłby już ostateczny krok i do tego nie należy dopuszczać. Musimy razem sobie dać radę poradzić, bo program naprawczy jest bardzo trudny, tak, i już właściwie niezależny od demokracji, tylko zależny od tego, że jest tak zapisane i nie ma odwrotu od tego. Także tą drogą raczej ja nie wskazuję, żebyśmy po prostu doprowadzili tu nasz samorząd. Musimy racjonalnie myśleć. Będzie to naprawdę bolało w przyszłym roku, bo już teraz powiem, przez okres lipiec i sierpień pan burmistrz bardzo dużo zrobił na tym odcinku, bo wszystkie umowy dotyczące wydatków bieżących zostały przejrzane. Nie tylko przejrzane, ale podjęte również pewne decyzje, które wprowadzają pewną racjonalność, ale nie dadzą się z dnia na dzień rozwiązać, tak? Bo umowa wymaga wypowiedzenia, często umowa wymaga miesięcznego, są i takie umowy, że wymagają półrocznego wypowiedzenia, nie wiem, ale tak zapisano, więc trudno, jest to umowa kodeksu cywilnego, każdy zapis jest poprawny, jak się zapisze, tak jest, mamy tego przestrzegać, ale w umowach powinniśmy przede wszystkim zadbać, myśleć o swoim interesie strony, tak? Kodeks też zakłada, czyli co ja z tego będę miał, po co ja tam ze swoim udziałem środków wchodzę, tak? W jaki sposób i o tym również stanowi ustawa o finansach publicznych, która wskazuje, że należy przy każdym zadaniu realizować każde jedno zadanie w sposób celowy, oszczędny, z uzyskiwaniem najlepszych nakładów z danych, najlepszych przychodów z danych nakładów. Budżet, każdy jeden niczym się nie różni od budżetu domowego. Jest to normalny budżet, tak? Nie mam pieniędzy,
każda żona nie ma pieniędzy, nie wysyła do sklepu męża, tak? Tak samo tutaj, nie mam pieniędzy, nie podejmuję decyzji, tak? A jeżeli podejmuję, to muszę wiedzieć, kiedy ja to zapłacę i czym. To jest no po prostu przede wszystkim, no wynika z pewnej ekonomii. Ekonomię nie da się oszukać, tak? I co jeszcze no, zostało zrobione w naszym budżecie na 2012 rok? To wyjdzie i Państwu to też muszę to powiedzieć, tak? To, że nie można było już opracować budżetu tak w sposób racjonalny na rok 2012 z powodów, o których już powiedziałem, to zawyżyliśmy dochody, tak, ze sprzedaży naszego majątku komunalnego. Tak jak tu pan radny wskazał, 4 600 000 złotych. I w pierwszym półroczu uzyskaliśmy 820 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Także to powoduje i już no, rozmawiałem z panią naczelnik, która bezpośrednio nadzoruje te czynności, tak, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy w roku bieżącym te 4 600 000 uzyskali. I to spowoduje no, cicho tak zwaną dziurę budżetową i w grudniu trzeba będzie po prostu zwiększyć deficyt i pokryć to prawdopodobnie kredytem, bo wydatki, jeżeli nie ograniczymy, no to trzeba będzie również dokonać. Ja zawsze mówię, wszędzie gdzie jestem i zawsze tak postępuję, że wydaję jak mam. Najlepiej, tak? Najpierw mieć, a później wydawać. Czasami kieruję mi się tym, że na pewno będę miał, a czasami domniemam, że będę miał. I pewne rzeczy trzeba dostosowywać do tych wydatków. Generalnie my, nie odnoszę tutaj do naszego urzędu, ale generalnie w całym naszym kraju tak jest i taka zasada, że wydział to ma zabezpieczone środki na wydatki. Wcale nieprawda, bo te wydatki zależą właśnie od dochodu. Jeżeli mam, to będę wydawał. Jeżeli nie ma możliwości osiągnąć tych dochodów, to stop, nie ma wydatku, bo to spowoduje to, co powiedziałem. Dziurę budżetową, która po prostu poprowadzi nas do banku po kredyt. Następna rzecz, która wpłynęła, ma wpływ na sytuację finansową, to jest taka, że Wysoka Rada, uchwalając budżet na 2012 rok, zmniejszyła o 1 500 000 złotych, bo tam parę tysięcy brak do tej kwoty, zmniejszyła wydatki na wydatki bieżące w porównaniu do wykonania 2011 roku, ale z całą odpowiedzialnością Państwu, Wysokiej Radzie powiem, paniom i panem radnym, że nic nie zrobiliśmy, żeby te wydatki ograniczyć. Wręcz odwrotnie, wydatki nie zostały ograniczone, wydatki po prostu w dalszym ciągu trwają. Dopiero pan burmistrz Bojarski no, zauważył tą sytuację i zaczął analizować wszystkie umowy z naczelnikami, co można zrobić i takie czynności są podejmowane. Gdyby to było wcześniej, tak, od początku roku, na pewno by takiej sytuacji nie było, bo pewnie nie trzeba by, po prostu potrzeba, wszystko jest potrzebne, tak, dla życia, dla kultury, dla serca, tak, i dla tego, żeby ludzie przyjeżdżali, żeby słychać było piękne miasto, super, tak, ale w sytuacji, kiedy są trudności finansowe, to trzeba wydatki ograniczać, tak, i takiej sytuacji by nie było. I trudna sytuacja przekładała się od samego początku roku. To, że zobowiązań nie spłacono, tak, z ubiegłego roku, to już w marcu, panie przewodniczący, panie, panowie radni, koniec marca, według sprawozdania na dzień 30 marca mamy sytuację, że zobowiązania, czyli zaciągnięte zobowiązania nieopłacone stanowią cirka około 7 milionów złotych. I to jeszcze, nie jest jeszcze niebezpieczeństwo, ale niebezpieczeństwem już było to, że zobowiązania wymagalne na
dzień 30 marca stanowiły ponad 5 milionów złotych. Jest to zjawisko no, rzadko spotykane, tak, ale tutaj u nas po prostu takie zjawisko było. Również na koniec czerwca podobna sytuacja, tylko że już nie było. Może podobna sytuacja odnośnie zobowiązań, ponad 5 milionów złotych, ale już mniej było zobowiązań wymagalnych. Chyba 502 tysiące złotych stanowiły zobowiązania wymagalne. I nie wolno, to są rzeczy, tak, które przepisami prawa są niedozwolone, bo jeżeli samorząd nie płaci za swoje zobowiązania, no to już nie muszę dalej Wysokiej Radzie mówić, co się dzieje, tak? To łańcuszek idzie dalej, tak? Czyli tak zwane zatory płatnicze się tworzą, które powodują, że przedsiębiorcy ogłaszają upadłość, tak? I tak dalej. Także tak robić po prostu nie wolno. Przepisy nam tego nie dozwalają. I nie mówiąc o odsetkach, tak, które w sposób no, dość wyraźny stanowią, że doprowadzenie do powstania odsetek no, stanowi naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, a tutaj takie sytuacje częste były ze względu na wysokość kwot zobowiązań wymagalnych, które no, w trakcie analizy stwierdziliśmy. I w miesiącu lipcu i sierpniu no pierwsze rzeczy, które tutaj zostały podjęte, to doprowadzenie do tej racjonalizacji i już udało się ze względu na ograniczenie, tak, i może nie tylko ze względu na to, bo te inwestycje, które przeszły jeszcze z ubiegłego roku, no były wykończone w tym roku, tak, to wiele czynników na to się składało, tak, ale po przejrzeniu i po przeanalizowaniu no, sytuacji finansowej udało się w tej chwili doprowadzić do tego, że nie mamy już zobowiązań i to jest już dobre zjawisko, tak, które no, daje te pewne podstawy. I w tej chwili no, Wydział Finansowy został uczulony, tak, tego dotychczas tutaj u nas za bardzo nie przestrzegano, żeby po zaciągnięciu zobowiązań, po zawarciu umów, wszystkie umowy powinni spłynąć do Wydziału Finansowego, a szczególnie harmonogramy płatności, po to, żeby możliwość była pewnych analiz do tego, żeby pani skarbnik i pracownicy Wydziału Finansowego mogli dokonać analiz, które no, umożliwią dokonywania płatności zgodnie z terminami, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, co jest no, tutaj bardzo, bardzo ważne. I to już myślę, że w naszym urzędzie zaczyna funkcjonować i że tak to już zostanie. Myślę, że tak to już zostanie, bo to jest naprawdę racjonalne, nie może być inaczej, tak, jeżeli ja mam zobowiązanie, to ja muszę wiedzieć, kiedy ja to mam zapłacić, tak, a pani skarbnik jest od tego, żeby przede wszystkim tego przestrzegała, pilnowała, myślała, jeżeli trzeba kredyt uruchomić, który Wysoka Rada uchwaliła, to trzeba go odpowiednio z czasem uruchomić po to, żeby nie doprowadzić do niezapłacenia w terminie płatności. Co do zasady, to nie wolno stosować przy terminach płatności okresów dłuższych niż 30 dni po wystawieniu faktury. Często stosuje się dłużej, tak? No dobrze, jest jak strony się umówiły, ale prawo tego zabrania. Jeżeli później stronie się odmieni, to ma prawo dochodzić takich odsetek i ten, który taką umowę zawarł, jest zobowiązany do zapłaty odsetek, bo chodzi o pewną racjonalność gospodarowania, bo zaczyna się ten, który mi nie zapłacił, ja dalej nie mogę zapłacić, no i cała sytuacja prowadzi tą drogą. Tak jak
Wysokiej Radzie powiedziałem, tak, czeka tu nas no, pewna restrukturyzacja i to trzeba sobie powiedzieć, tak, i z całą tutaj odpowiedzialnością i konsekwencją chcę powiedzieć, że czeka Państwa głęboka restrukturyzacja oświaty. Subwencja oświatowa na rok 2012 stanowi 17 200 tam cirka 50 tysięcy złotych. Zaś wydatki na funkcjonowanie naszej oświaty stanowią cirka 30 milionów złotych. Dobrze, ja zawsze mówię, że inwestycja w młodzież, w dzieci jest najtańsza, ale pod warunkiem, że się ma na to pieniądze. A my w tej sytuacji po prostu na to zadanie nie posiadamy środków i od zaraz trzeba ograniczyć wydatki na oświatę. Nie wiem w jaki sposób, łatwo to mówić, tak, ale to będzie bolało, musi boleć, tak, bo inaczej to się nie da. To ja zdaję sobie sprawę z tego, tak. Pierwsza rzecz to stołówki przeszkolne. Nic nie, piękne stołówki, tak, naprawdę. Byłem, panią naczelniku, bo chciałem to zobaczyć. Wydajemy na to z budżetu milion złotych, ponad milion złotych, tak. W sumie bardzo dobrze, bo po prostu dzieci mają rzeczywiście pięknie, dobrze na miejscu, tak, ale ja wiem, co to ma z oświatą, czy to nie jest raczej pomoc społeczna, tak, czy tu nie łączymy tego właśnie no z tą inną działalnością. Być może, że trzeba to robić, ale trzeba zastanowić się, na pewno trzeba to robić, bo dzieci trzeba dożywiać, tak, w jaki sposób, są to programy rządowe, na to są środki, ale czy musimy to robić w taki sposób, jaki to robimy, czy nie ma innych możliwości wyzwalania przedsiębiorczości wśród pracowników, wśród przedsiębiorców po to, żeby przejmowali, tak, i zastanawiali się, jak racjonalnie gospodarować tym majątkiem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gmina z majątkiem wchodziła jako udział do innych spółek nawet, wnosiła aportem swoją część po to, żeby dla przykładu majątek dawał dochód, bądź nie przynosił kosztów, to jest dobrze, tak? Jeżeli my damy majątek i będziemy na tym majątku uzyskiwali czynnik, że te nasze dzieci dalej będą korzystały z tego majątku, tak, tylko nie będziemy z budżetu musieli dopłacać, to super, tak? To jest jedna sprawa. Następna sprawa to co powiedziałem o infrastrukturze, którą posiadamy, że to trzeba ją przełożyć na problem regionalny, bo po prostu takie infrastruktury ja jako obywatel wam gratuluję, tak, jako tego, że ją macie. Jest to pewne bogactwo, tak, ale w przyszłości ona musi dawać przychody dla was, a nie generować koszty. Niełatwa sprawa, ale trzeba do tego doprowadzić. Skoro zrobiliśmy, mamy ten rezultat tego stadionu czy amfiteatru, to trzeba doprowadzić do zrealizowania celu. A celem jest właśnie to, co powiedziałem. Ma poprawiać, dawać możliwość, tak, lepszego tutaj komfortu po to, żeby przyjeżdżali tutaj ludzie i tak dalej. Myślę, że czas tak nadszedł, że jeżeli są dobre imprezy kulturalne i Wysoka Rada dopłacała do nich, żeby zachęcić przedsiębiorców, inicjatorów do tego i one zostały już przyjęte, tak, że trwają już 12-15 lat, systematycznie są powtarzane, to ja nie wiem, czy nie warto wycofywać się z dopłatą ze względu na sytuację, tak? Tylko z tymi przedsiębiorcami trzeba na ten temat rozmawiać. Jak zrobić jeszcze lepszą tą imprezę, ale już bez udziału środków publicznych, bo nie stać nas, tak? Na przykład. Następna sytuacja to ogólnie no naszych jednostek, tak?
nasze jednostki muszą poszukiwać możliwości pozyskiwania przychodów, dochodów, tak? Wszyscy. Nie to, że jednostka budżetowa, nie to, że szkoła, nie to, że spółka. Nie da się, powiem Państwu, Wysokiej Radzie, dla przykładu, dopłata do wozu kilometra w Polsce powinna nie przekroczyć 2 zł. U nas dopłata do wozu kilometra stanowi 4,20 w roku bieżącym. Plus wcale nie niskie bilety. Naprawdę wcale nie niskie bilety, które Wysoka Rada dla swoich mieszkańców głównie uchwaliła. Pewne dopłaty. No trzeba dokonać oczywiście przede wszystkim racjonalności kosztów no, w tych podmiotach, które świadczą te usługi. To jest raz. Drugie, podobnie cała gospodarka komunalna. To jest następna sprawa, o którym na początku mówiłem, tak i dalej powtórzę. Spółka powstała nie po to, żeby zachowywała się jak jednostka budżetowa, która swoje wszelkie przychody odprowadza do budżetu, a na pokrycie swoich kosztów otrzymuje środki z tego z budżetu. U nas miejska administracja tak funkcjonuje. Tak jest zawarta umowa. Także to natychmiast trzeba zmienić. Ja panu burmistrzowi na to wskazywałem i myślę, że w najbliższej przyszłości to zostanie zmienione, bo na pewno to nie jest racjonalne. Tak? Jeżeli nie ma pełnomocnictw, spółka to powinna je natychmiast uzyskać, bo dla przykładu zaliczki na opłatę mediów nie są ani dochodem, ani przychodem spółki, ani tym bardziej żadnym dochodem miasta. One powinny być, to co mówiłem, według racjonalności natychmiast, bo ludzie zapłacili za swoje zużyte media i powinny być przekierowane do dostawców tych mediów, tak, na podstawie zawartych umów przez zarządcę, tak, który zarządza mieszkaniami komunalnymi. I to trzeba po prostu unormować, bo taka sytuacja tworzy w ogóle nieprzejrzystość tej grupy działalności. Nie wiadomo, kto zapłacił, nie wiadomo, kto płaci, bo tutaj w urzędzie takich rzeczy nie ma, tak? Jakieś tam wpływają przychody z jakiegoś tam wykazu bliżej niedokreślonego, tak? I to wszystko. Trzeba po prostu to zmienić. Myślę, że to pewne czynności po prostu podejmowane tu przez organ wykonawczy pana burmistrza no muszą doprowadzić do zmiany tej sytuacji. I teraz wracając do całej sytuacji, o której tu w Wysokiej Radzie mówię, to jest to, że odróżniamy dwie rzeczy, tak? Wydatki majątkowe w budżecie i wydatki bieżące, które nie ulegają wątpliwości, one muszą, będą bolały, tak, nasz samorząd, one muszą natychmiast nastąpić, bo inaczej, jeżeli tego nie będzie, tak, myślę, że władze są świadome tego, przyszłe władze są świadome tego i to od zaraz trzeba robić, tak, bo to jest proces, czym szybciej, tym lepiej. Ja panu burmistrzowi aktualnie wskazywałem, że pilną rzeczą jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie przewoźnika. Jeżeli nasza spółka wygra, proszę bardzo, niech wozi. Nic nie stoi na przeszkodzie, tak? Bo wiem, rozmawiałem z podmiotami na rynku, że wprowadzamy natychmiast nowego przewoźnika i od jutra mamy nowe pojazdy, tak, i nie martwimy się, tak, czy tam wyjedzie ten autobus, czy on tam stanął gdzieś, bo jest niesprawny, 30-letni, tak, i tak dalej. Także warto nad tym się zastanowić, bo utrzymywanie takich dopłat do wozu kilometra jest tylko czasem.
to po prostu nie wytrzyma. To nie wytrzyma z całą też odpowiedzialnością paniom i panom radnym. Po prostu mówię, że czym szybciej, tym lepiej.